Austriacki skoczek wygrał w Harrachowie 47. i 48. konkurs Pucharu Świata w karierze. Tym samym pobił rekord Mattiego Nykänena. Wszystko, co najważniejsze, w Harrachowie wydarzyło się jeszcze przed południem. Gregor Schlierenzauer skokiem na 211 metr pokonał o 0,3 punktu Roberta Krańca i rekordowe 47. pucharowe zwycięstwo stało się faktem. To niesamowite. Zostać numerem jeden w historii tego sportu to najlepsza rzecz na świecie, jaka mogła mi się przydarzyć. To po prostu niewiarygodne. Po południu rozegrano tylko jedną serię. Austriak znów okazał się bez konkurencji. Nowe. Najlepszy Kamil Stok zajął 9. i 8. miejsce. I tak dobrze, bo miejsce w 10. mam zapewnione, także praktycznie od początku roku nie wypadłem jeszcze z 10., także to jest okej. W klasyfikacji generalnej Stok wciąż jest 5., prowadzi z ogromną przewagą Schlierenzauer. Schlierenzauer tworzy historię. Austriacki skoczek narciarski odniósł w Harrachowie 47. i 48. zwycięstwo w Pucharze Świata, czym pobił rekord samego Mattiego Nykänena. W wieku zaledwie 23 lat już stał się legendą tej dyscypliny. To niesamowite. Zostać numerem jeden w historii tego sportu to najlepsza rzecz na świecie, jaka mogła mi się przydarzyć. To po prostu niewiarygodne. Austriakowi w niedzielę gratulowali wszyscy, co nie znaczy, że wszyscy w pełni podzielali jego radość. Szkoda tylko, że nie urodził się tak z 10 lat wcześniej albo 10 lat później, żeby akurat nie skakał wtedy, kiedy ja, bo to zawsze jest ciężej na zawodach. Zwłaszcza gdy skacze się bez błysku, a tak w Harrachowie skakali Polacy. I choć w obu konkursach punktowali w komplecie, to odgrywali drugoplanowe role. Najlepszy Kamil Stok był 9. i 8. Szkoda mi kibiców, że nie doczekali się żadnego Polaka na podium, no ale tak musiało być. Dziękuję im bardzo, że tak licznie się tu zjawili. W Harrachowie Stok wywalczył 61 punktów Pucharu Świata, ale w klasyfikacji generalnej wciąż zajmuje 5. miejsce. Prowadzi z ogromną przewagą Gregor Schlierenzauer.